Witam wszystkich serdecznie w sercu Maryi. Niech będzie pochwalony Bóg Ojciec, Jezus Chrystus, Duch Święty i Najświętsza Maryja, Królowa Pokoju. Dołączcie do serca Maryi, aby odkrywać moc naszych modlitw. Zachęcam wszystkich do modlitwy o pokój, wzywając szczególnej troski i wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny. Maryjo, Królowo Pokoju, wybaw nas wszystkich, którzy tak bardzo pokładamy w Tobie ufność od wojen, nienawiści i ucisku. Niech wszyscy nauczymy się żyć w pokoju, czynić to, czego wymaga sprawiedliwość i szanować prawa każdego człowieka, aby pokój był mocno ugruntowany. Módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bądź pozdrowiona, Najwyższa Królowo Pokoju, Najświętsza Matko Boża, przez Najświętsze Serce Jezusa, Syna Twego, Księcia Pokoju, uśmierz Jego gniew i uproś, aby mógł panować nad nami w pokoju. Najświętsza i Niepokalana Dziewico, Matko Jezusa i nasza kochająca Matko, z pełnym miłości zapałem w naszych sercach oddajemy Ci dzisiaj cześć. Modlimy się, aby Twoje wstawiennictwo chroniło nas i wszystkich ludzi przed nienawiścią i niezgodą oraz kierowało nasze serca na drogi pokoju i sprawiedliwości, których uczył i których był przykładem Twój Syn Jezus. Prosimy Cię o macierzyńską opiekę nad wszystkimi, którzy działają na rzecz pojednania narodów w pokoju. Chwalebna Królowo Pokoju, obdarz nas pokojem w naszych sercach, harmonią w naszych rodzinach i zgodą na całym świecie. Matko Niepokalana, jako patronka naszej ukochanej Ojczyzny, czuwaj nad nami i strzeż nas swoją matczyną miłością. Radujemy się z Tobą, Maryjo, z powodu wszystkich Twoich cnót, ale radujemy się szczególnie z powodu Twego miłosierdzia. To dzięki miłosierdziu jesteś dla nas Królową Pokoju. Modlimy się, aby Twoje miłosierdzie przyniosło odkupienie świata i zbawienie ludzkości. Amen. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie i za tę wspólną modlitwę. Zostawcie proszę komentarz, złóżcie swoje intencje pod modlitwą do Królowej Pokoju. Dołączcie do społeczności w sercu Maryi, naciskając przycisk subskrybuj. Włączcie też powiadomienia, aby otrzymać informacje o nowych modlitwach. Błogosławionej niedzieli z Maryją w sercu.